miły, dobry czas takiej mojej pracy społecznej i to taki właściwie taki wstęp do polityki, ale to taka dygresja. No proszę pana, no, tą politykę, jaką prowadzimy, nie zatrzymujemy się. Będziemy robili, tylko jak pan to wiedział, że tych paranoi, tych złych rozwiązań, niedobrych rozwiązań, szkodliwych rozwiązań była cała masa, no to odwrócenie tego, powrót do normalności, nadania dobrego biegu sprawom, no naprawdę nie jest kwestią ani jednego roku, ani jednej kadencji, a nawet i dwóch kadencji. Więc jest to problem naprawdę bardzo poważny. Ja cieszę się, że pan o tym mówi, że państwo macie tą świadomość. My też mamy tą świadomość. I taki dobry przykład spółek Skarbu Państwa. No, spółki Skarbu Państwa były w fatalnej sytuacji. Fatalnej. No, LOT właściwie już chciało sprzedać. No jeszcze proszę pana, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało, to ja jestem przekonany, że LOT nie przynosiłby nam zysku, tylko by nie byłby sprzedany, bo przecież oni byli gotowi do tego, prawda? Ani Skarbu by nie było, ani by nie było Intetiku. Czego by nie było? Ani PKP Cargo, ani Intetiku. Tak jest, tak. Ale muszę państwu powiedzieć, że patrząc i słuchając tego, co mówi opozycja, to też trzeba wziąć pod uwagę, jakie mogą być skutki przegranych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Choć również w zakresie właśnie tym, o którym pan mówił. Nie tylko odpowiadając pani na to pierwsze pytanie, ale również w tym zakresie, proszę pana. Jeżeli teraz włączyliśmy debatę w Senacie, a ja miałem taką, jak chciałem powiedzieć, przyjemność, obowiązek prowadzenia obrad akurat wtedy, kiedy był punkt dotyczący centralnego portu lotniczego. No ja ze zdumieniem, proszę państwa, stwierdziłem, że Platforma Obywatelska w ogóle nie wierzy, że to może powstać. I cały czas przejawiało się słowo nie wierzę, nie da rady, niemożliwe, to jest, nie uda się, prawda? Czyli tak, brak wiary we własne siły, brak wiary w siły nasze Polaków. My mamy więcej wiary, więcej wiary nie tylko w swoje siły, ale również w siły Polaków. Bo Polacy chcą tego portu, chcą. Przecież wiedzą, jakie to wielkie dobrodziejstwo, tak stworzenie takiego huba, takiego w Polsce, stworzenie takiego wielkiego lotniska, no stawia nas w czołówce krajów europejskich i nas na to stać. Jesteśmy dumnym, dużym narodem i to naszym obowiązkiem jest robienie takiego centralnego portu lotniczego, a tutaj no, kontestowanie tego i pomysłu, i możliwości. No, podobnie było z programem 500+. To przecież Platforma Obywatelska i Donald Tusk sam mówił, że to jest dobry program, ale niemożliwy do zrealizowania, bo to się nie uda. A jednak się udało. I rzeczy, które uważa się, że są niemożliwe do zrobienia, no są możliwe do zrobienia. I będziemy takie rzeczy robić, między innymi właśnie centralny port lotniczy. Choć muszę państwu powiedzieć, że jak słuchałem polityków Platformy Obywatelskiej, to sobie uprzytomniłem, że w sytuacji, kiedy przegramy wybory, to oni wyrzucą ten projekt. Oni nie będą realizowali tego projektu, nie będą robić, bo oni są po prostu temu projektowi przeciwni. A ten projekt nas przesunie naprawdę o epokę, jeśli chodzi o rozwój Polski. To jestem przekonany, że to są badania naukowe i to nie ma najmniejszych nawet wątpliwości. Ale było tak, proszę państwa, z wieloma projektami, które my w 2007 roku po przegranych wyborach zostawiliśmy w szufladzie. Znam takie ustawy, a wtedy interesowałem się szczególnie, można powiedzieć jedynie, tak bliżej sprawami służby zdrowia i były takie świetne ustawy przygotowane przez profesora Religę i je tylko po prostu trzeba było procedować. Można było tylko zmienić nazwisko, bo nie ma ciągłości, zmienić nazwisko, wpuścić i można było sieć szpitali, już byśmy zrobili kilka lat temu, w 2008 roku. Sieć szpitali, koszyk świadczeń gwarantowanych, to wszystko zostało wyrzucone. Dwie takie niezwykle ważne, fundamentalne ustawy. Tak nie powinno się robić. Ta kontynuacja powinna być stosowana, a to też świadczy o takim szacunku również do drugiego człowieka, to o czym mówiłem, po prostu szacunek do człowieka, szacunek do pracy z ludzi, do pracy wielu osób, bo to nie tylko i wyłącznie politycy.
pracowali nad tymi ustawami. To już tak mówię na zupełnie na marginesie. Pan poruszy problem repolonizacji tak naprawdę. Będzie prowadzona w tym zakresie, w jakim będzie to tylko możliwe i na pewno nie zrobimy tego w jednej kadencji. To jest projekt na 2-3 kadencje. Pan pyta o konstytucję. No tak, no to o konstytucji mógłbym mówić bardzo długo i nie chcę, żeby to zbyt dużo czasu chodzi zajmować się. Chodzi o termin, panie marszałku. Słucham? Chodzi o termin i sensowny. Ja wiem, o co chodzi. Tak się domyślam, prawda? Jeśli chodzi o konstytucję, konstytucja skończyła już 20 lat, jest pełnoletnia, to widać, że wymaga, jest konieczna zmiana. Bardzo dobrze, że rozpoczęła się dyskusja na temat zmiany konstytucji. Na pewno będziemy ją prowadzili. Jest termin już zapowiedziany przez pana prezydenta 10-11. Jest to powód dobry. No, dla nas senatorów i senatu będzie ciężko podjąć decyzję. Przed tą decyzją, przed podjęciem decyzji będziemy, a jeszcze przed taką decyzją pana prezydenta, będziemy z panem prezydentem rozmawiać, będziemy analizować również treść pytań, bo senat jest w takiej sytuacji, że może podjąć decyzję zero-jedynkową, albo za, albo przeciw. Wstrzymanie się jest właściwie głosem przeciw. Referendum, prawda? No mógłbym mówić w tej chwili o różnych referendach. Nie mamy dobrych doświadczeń z referendami. Właściwie jedyne referendum, dwudniowe referendum, dotyczące naszej przynależności do Unii Europejskiej zakończyło się sukcesem i dobrą frekwencją. Ale pozostałe referenda ogólnokrajowe, które były przeprowadzane, kończyły się klapą. To było upłaszczeniowe, które zakończyło się klapą. Przecież wszyscy myśleli, że to będzie referendum, do którego wszyscy Polacy pójdą. Przecież pójdzie ponad 50%. Poszło 30%, chyba 2%. Tak, dobrze nie pamiętam. No ale to panie 30 nie było. Było 30. Tak. Proszę Państwa, to ostatnie referendum, które ogłosił pan prezydent Komorowski, to zakończyło się klapą, czyli kompromitacją demokracji, bo to 7 fiasko zupełne. 7,7% to przecież jest porażka. Więc chcemy, żeby ta dyskusja wokół konstytucji była żywa. No i żeby również, jak już będzie to referendum uzgodnione, no to też będziemy namawiać bardzo do uczestnictwa w tym referendum. To tyle na ten temat, proszę pana. Też trzeba wziąć pod uwagę, że terminy zapowiedzianego referendum